Piątek, 26 kwietnia. Grzegorz Rządło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Sejm przyjął w piątek ustawę o uznaniu języka śląskiego za regionalny. Jeżeli przejdzie ona przez Senat i zostanie podpisana przez prezydenta, to mowa śląska obok kaszubskiej będzie drugim uznanym językiem regionalnym w Polsce. O tę ustawę stowarzyszenia ze Śląska, ale i pochodzący z regionu politycy walczyli od wielu lat. Projekt już kilkukrotnie trafiał do Sejmu, ale nigdy nie został przegłosowany. Aż do dzisiaj. Fatima Orlińska. 236 posłów za, 186 przeciw, a 5 wstrzymujących się od głosu. Posłowie przyjęli dziś prawo, które uznaje Śląski za język regionalny. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Politycy, którzy od początku angażowali się w projekt ustawy, podkreślają, że priorytetem będzie teraz organizacja systemu edukacji, żeby język śląski mógł być nauczany w szkołach. Tak naprawdę edukacja będzie największym wydatkiem. Musimy oczywiście przygotować programy nauczania, nauczycieli, podręczniki. Dlatego najwcześniej nauczanie rozpocznie się we wrześniu 2025 roku. Natomiast patrząc na rozwój nauki języka kaszubskiego na Kaszubach, możemy szacować, że docelowo te koszty mogą wynosić kilkaset milionów złotych. Natomiast nie wiemy, ilu uczniów i uczennic będzie chętnych do nauki śląskiego, więc teraz szacowanie jest dość trudne. Kolejne miliony mają zostać przeznaczone na działania promujące język śląski oraz badania nad nim. Znacznie mniej entuzjastycznie do piątkowych wydarzeń w Sejmie podchodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w zdecydowanej większości głosowali za odrzuceniem ustawy. Poza dwoma posłami ze Śląska wszyscy jednomyślnie uważają, że śląski to tak naprawdę język polski i nie ma potrzeby rozgrywania tej kwestii, jak mówią, politycznie. Zapowiadają, że poprą ewentualne weto Andrzeja Dudy. Nie ma języka śląskiego jako takiego i to nie jest moje zdanie, tylko zdanie wielu specjalistów, w tym między innymi pana profesora Miotka, czy chociażby osoby, która przez lata zasiadała tutaj w Senacie, pani Maria Pańczyk, która przecież nie była osobą z mojego obszaru politycznego. Uważam, że to jest oszukiwanie tak naprawdę Ślązaków, robione typowo pod publiczkę. Jeżeli Śląsk się chce wspierać, to trzeba to robić w inny sposób, nie w tani. Mnie opinia jednak profesorów, językoznawców najbardziej interesuje, a nie to, co ktoś próbuje narzucać i prowadzić z tego szkodliwą politykę dla integralności państwa polskiego. Jednomyślnie za przyjęciem ustawy głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przeciwko, poza Prawem i Sprawiedliwością, była Konfederacja. Jedynym, który wyłamał się z tej ostatniej, był pochodzący z Kobiura Grzegorz Płaczek. Przyznaje, że nie do końca popiera przyjęcie ustawy, jednak będąc Ślązakiem nie mógłby nie okazać solidarności. Uważa za to, że Polski nie stać na realizację tak kosztownego projektu. Na razie w budżecie mamy, pół miliarda złotych na to przeznaczone. Dla Polaków zwykłych, którzy usłyszą tą kwotę, to są bardzo duże pieniądze. Natomiast z punktu widzenia tego, co musi się stać, mówimy tutaj o urzędach, o uczelniach, o wyedukowaniu ludzi, o również o przygotowaniu kadry dydaktycznej do tego, żeby nauczać języka śląskiego, to te pół miliarda się wydaje kroplą w morzu potrzeb. Przy okazji głosowania nad ustawą nie zabrakło śląskich akcentów. Posłanka Ewa Kołodziej marszałkowi Szymonowi Hołowni wręczyła pluszowego beboka. Przyjechała również reprezentacja śląskiej frajny, bo jak uznali, w tak historycznym momencie musieli być w Warszawie. To są dekady lot i to mało, że jakichś rozmaitych ferajnów, to znanych ludzi. Fajnie można by było wspomnieć o kucu, o plurze. Przecież to jest jakby było, Marek tu na tym wózku wyjeździł, jak to się go do godziny prośby, żeby ten język fungował. No i jakby nie było, no zdolno mi się, że dzisiaj to jest właśnie, jakby powiedzieć, ta nasza cały, ten cały arbeit, który przez dziesiątki lat my robili, nie? Decyzję o tym, czy Śląski wejdzie do szkół, urzędów i na ulice miast, podejmie ostatecznie prezydent Andrzej Duda, choć po drodze ustawa musi jeszcze trafić do Senatu. Jeśli zawetuje ustawę, posłowie deklarują, że poczekają na następną kadencję nowej głowy państwa. Maturzyści w całym kraju zakończyli dziś rok szkolny. Teraz czekają ich ostatnie przygotowania do egzaminów, które rozpoczną się 7 maja. W jakich nastrojach najstarsi uczniowie opuszczają szkoły średnie, pytał Paweł Jędrusik. W 6 Liceum Ogólnokształcącym imienia Janusza Kurczaka w Sosnowcu młodsi uczniowie żegnali swoich starszych kolegów oklaskami. Tegoroczni maturzyści już wiedzą, czego najbardziej będzie im brakowało. Dobry spędzony czas z znajomymi z jednej ławki. Wydaje mi się tyle. Tak mi się wydaje. Może będę też dobrze wspominał wyniki maturalne, o ile zdam. Ale to takie są predykcje, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Aktualnie co czuję? Stres dość spory. Trochę smutek, może lekką goryczkę.
No mi przeważnie jej będzie najbardziej brakowało, bo jednak spędziłyśmy 3 lata w jednej ławce i gdzieś wydaje mi się, że tego będzie chyba najbardziej brakowało. Ale nutkę nostalgii czują nie tylko uczniowie, również nauczyciele. Na pewno trochę przykro, bo przez takie 4 lata można się przywiązać, można się poznać lepiej. No i myślę, że też towarzyszy nauczycielowi taka nadzieja, że młodzież z tą wiedzą i umiejętnościami poradzi sobie w przyszłości. Teraz maturzyści mają czas na chwilę odpoczynku, a tuż po majówce przystąpią do egzaminów maturalnych. 7 maja czeka ich egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Myślę, że stres rozkłada się po połowie, zarówno nauczyciele, którzy teraz będą przyglądać się efektom swojej pracy, jak i uczniowie, którzy na pewno mocno przeżywają sam moment, w którym będą zdawać egzamin dojrzałości. Egzaminy maturalne potrwają do 24 maja. Wielka fabryka narkotyków namierzona przez policję. Zatrzymanie 3 osób wyglądało jak sceny z filmu akcji. Choć wszystko wydarzyło się na północy Polski, to sprawą zajmuje się Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad 61 milionów złotych. Łukasz Kądziołka. To nie sceny z filmu, choć tak mogłoby się wydawać. Tak wyglądała akcja policji w powiecie słupskim, w którym doszło do zatrzymania 3 osób. To mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców klubu z województwa śląskiego. Niektórzy z nich mają kryminalną przeszłość. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji weszli do hali przemysłowej i w środku odkryli ogromne laboratorium wraz z kompletną linią do wytwarzania narkotyków syntetycznych, a konkretnie klefedronu, czyli tak zwanego kryształu. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Zadaniem prokuratorów będzie ustalenie nie tylko tych osób, które brały udział w organizacji, finansowały zakup komponentów, finansowały zakup urządzeń skomplikowanych czasami technicznie do produkcji narkotyków, ale też aby ustalić, jaki miał być kanał dystrybucyjny, na jakie zyski liczyła grupa przestępcza i do kogo miały trafić narkotyki. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to ponad 61 milionów złotych. Łącznie przejęto prawie 4 tony klefedronu oraz prawie 20 ton różnych środków chemicznych niezbędnych do jego wytworzenia. Ktoś wykłada pieniądze, ktoś dba o to, żeby był bezpieczny lokal i dobrani ludzie. Dlatego trudno dzisiaj powiedzieć, ile osób poza 3 zatrzymanymi było zaangażowanych w produkcję narkotyków na masową skalę. Sprawa jest rozwojowa. Autobus, który jeździ sam, ponownie pojawił się w Katowicach. Autonomiczny pojazd od dzisiaj wozi pasażerów na terenie popularnej Doliny Trzech Stawów. Byli już pierwsi chętni na przejażdżkę. Spacerowicze i rowerzyści nie muszą się jednak obawiać, bo na pokładzie zielonego autobusu cały czas jest operator. Łukasz Kądziołka. Jeździ powoli, nie hałasuje i w założeniu nie potrzebuje kierowcy, choć dzisiaj operator się przydał. Teoretycznie autobus autonomiczny marki Bliss BB1 nie potrzebuje takiego sterowania. Porusza się z maksymalną prędkością 20 km na godzinę i sam ma reagować na to, co dzieje się na drodze. Ręce mam tutaj, pojazd jedzie sam. Rękę trzymam blisko tego czerwonego przycisku, on jest ważny ze względu na bezpieczeństwo. To jest hamulec awaryjny. Gdyby się na przykład zdarzyła jakaś sytuacja, że system sam po wykryciu przeszkody nie zahamowałby albo nie wykryłby przeszkody, która się faktycznie przed nim znajduje, to jestem w stanie ten pojazd zatrzymać. Pojazd już jesienią pojawił się na terenie Doliny Trzech Stawów, jednak tym razem może się nim przejechać każdy, nie tylko oficjele. Ten etap testów to głównie skoncentrowanie się na pasażerach, na naszych użytkownikach, aby z nimi porozmawiać, aby wyciągnąć wnioski, jak tym pojazdem się jeździ, co sądzą o takim nowoczesnym pojeździe XXI wieku. Pierwszych pasażerów udało się dzisiaj spotkać, choć większość jednak porusza się po jednej z najpopularniejszych tras rowerowo-rolkowych o własnych siłach. Niektórzy przyszli sprawdzić specjalnie, jak się tym jeździ i już wiedzą, co poprawiliby w autonomicznym autobusie. Troszeczkę zawieszenie miększe i te właśnie dohamowywania, żeby były troszeczkę bardziej takie delikatne, bym tak powiedział, bo to mocno czasami też gdzieś tam szarpie, tak można to odczuć jako pasażer.
Dzisiaj ruch na rolkostradzie był przed południem niewielki, ale w weekend autobus mógłby mieć problem z poruszaniem się, bo czujniki cały czas wykrywałyby nowe, szybko przemieszczające się obiekty. Dlatego pojazd będzie się pojawiał w Dolinie Trzech Stawów tylko w określone dni. Będzie weekend majowy, będzie przerwa i testy zostaną wznowione 6 maja i będą trwały do końca miesiąca. Potem też mamy kolejną przerwę na kolejny długi weekend i jeszcze 3-4 czerwca będzie można skorzystać z autobusu. Ważne, autobus nie będzie funkcjonował w weekendy, tylko w dni robocze. To dobra wiadomość dla tych, którzy przyjeżdżają tu aktywnie spędzić czas, a nie pojeździć autobusem. Choć jest to rzadka okazja, bo prędko na publicznych drogach takich pojazdów nie zobaczymy. Dziękujemy za wspólny przejazd. Katowice płacą prywatnej firmie za testy autobusu, ale PKM nie chce zdradzić wysokości tej kwoty. Od wieków wzbudzały u ludzi strach, ale też fascynowały. Tematem najnowszej ekspozycji z cyklu Zwierzęta przeklęte w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu są węże. Można na niej zobaczyć modele wszystkich węży występujących w Polsce, a także poznać symbolikę tych gadów w tradycji, religii czy medycynie. Fatima Orlińska. Największy to Titanoboa, czyli wąż-dinozaur. Sięgał blisko 15 metrów długości i ważył sporo ponad tonę, a jego obwód w najszerszym miejscu wynosił 3 metry. Wąż to jest tak naprawdę konsekwencja naszych wypraw. Moich wypraw do Afryki Południowej, Azji, gdzie wielokrotnie spotykałem węże i wielokrotnie widziałem różne jakby reakcje na te węże. Najczęściej zabijanie i zresztą tutaj część tych węży, które tu się znalazły na tej wystawie, to jest właśnie pokłosie takiej negatywnej adrenaliny i negatywnej reakcji mieszkańców Afryki Południowej czy Azji. Jedną z ciekawszych dziedzin jest medycyna i farmacja, za czym kryje się nie tylko kawał historii, ale i duża symbolika. Wszyscy przecież znają igłę, wokół której wije się właśnie wąż, a pierwsze ideogramy węża w medycynie sięgają II wieku przed naszą erą. Na samym początku to była laska, dlatego że ci, którzy byli wówczas lekarzami, przemieszczali się z miejsca na miejsce, budując to swoje medyczne doświadczenie. I siedmiokrotnie opleciony wąż. Wąż, czyli życie i śmierć, dobro i zło. Czyli to życie takie w pełni, ale też trucizna, która związana była właśnie ze śmiercią. Ale też dobrze dozowana trucizna w tych niewielkich ilościach miała znaczenie lecznicze. Stąd też właśnie medycyna i farmacja tak bardzo mocno się przenikały. Ekspozycja to modele węży występujących nie tylko w ciepłych zakątkach świata, ale i w Polsce. Można poznać typy ich uzębienia, ale i zobaczyć szkielet jednego z najbardziej niebezpiecznych – dusiciela. Kuratorzy chcieli przełamać stereotypy i pokazać węża również z innej perspektywy. Mam wrażenie, że w języku i w naszej kulturze utrwaliło się takie negatywne skojarzenie z wężem. Mówimy o tym, że można mieć węża w kieszeni, można żmiję wyhodować na własnej piersi. A nauki etnograficzne mówią o tym, że tak nie zawsze było. Dawniej wierzono, że wąż może zapewnić bogactwo. Wąż, który zamieszkiwał w domu, którego nie wyganiano, mieszkając pod kołyską, czy nawet jedząc z dzieckiem z jednego talerza, po 7 latach mógł zapewnić mu bogactwo, ponieważ tkał dla niego złotą koronę. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do końca roku. Tak zamykamy tydzień w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.